Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym programie W Powiększeniu. A bohaterem dzisiejszego odcinka jest Marek Nowakowski, jeden z najciekawszych polskich pisarzy drugiej połowy XX wieku, który w opisie marginesu PRL-u znalazł sposób na opowiedzenie o wolności w czasach zniewolenia. Byłem pisarzem z przyjemności takiej absolutnej, nie miałem z tego ani za dużych pieniędzy, tylko miałem wielką przyjemność. Jak coś napisałem, to wiedziałem, że to jest moje, że nikt, żadna łapa tym nie steruje, że nikt mnie nie poucza. To jest mój mały świat. I do tej pory literatura, pisanie, karteczka papieru, bo ja piszę tradycyjnie, papier i długopis. Nie używam ani nawet maszyny do pisania, już nie mówiąc o tych nowych wynalazkach obecnych, komputery i ekrany. Tego nie stosuję, nigdy nie będę stosował. Moja mała sprawa. Mam swój świat, karteczkę i ołówek czy długopis. On nigdy nie tworzył karykatury tej rzeczywistości. Nigdy, bo to też taka może być maniera, prawda? Maniera, że tak skarykaturuje to i tak dalej. Nie. I w związku z tym był kronikarzem bardzo uczciwym. No jedną bardzo ważną dla piszącego, dla pisarza cechę. Mianowicie on potrafi słuchać innych ludzi. To jest niesłychanie ważne. Najczęściej, myślę, spotykamy wokół siebie ludzi, którzy bardzo dużo mówią, natomiast nie potrafią właściwie słuchać. Jego ponadczasowość według mnie polega również na tym, że brakuje mi rozmowy, że tęsknię za tym, za taką rozmową z nim, zwyczajnie po ludzku. Dlatego, że rozmowa z nim to właśnie była rozmowa z osobą, nie rozmowa z człowiekiem, który jest zlepkiem jakichś manier, jakiejś mody, jakichś nawyków zaczerpniętych od kogoś udawania. I on mnie nauczył trochę tego, Marek Nowakowski, jak się zaprzyjaźniać z tak zwanymi prostymi ludźmi, jak wchodzić z nimi w konwersacje, prawda, z szewcami, z fryzjerami, ze sprzedawcami na stoiskach, z paniami wyprowadzającymi psy na osiedlu. No i muszę powiedzieć, ponieważ uczyłem się u niego i trenowałem to, no to też potem były rezultaty, tak jak on, czasami dzięki tym ludziom jakąś opowieść poznawałem, no i mogłem to przenosić też do twórczości. Świat wrażliwości Nowakowskiego. Jest to paradoksalnie wrażliwość na prowincję. Wprawdzie pisarz stołeczny, bywały, ale pierwsze lata życia spędzał w miejscowości podwarszawskiej, później dopiero do Warszawy włączonej. To jest miejscowość Włochy. Teraz przejeżdżając pociągiem widzimy napis Warszawa Włochy. Te Włochy, w których dziś przyszło mi spacerować po tych uliczkach, tam patrzeć na te małe domki, na te Pekiny, te większe domy, które sterczą wśród tej niskiej zabudowy. Pierwsze wrażenie takie dosyć przygnębiające. To był wielki mój świat, to był makroświat, a teraz to takie małe, ciasne. I to podejście na ulicę Zachodnią, bo tak się nazywała w czasach mojego życia tam, ta ulica, gdzie się urodziłem, gdzie mieszkałem od dzieciństwa. Moi rodzice też kawał świata. Ojciec dziwny, tolerancyjny, kochający dzieci. Dzieci obce, uczący je. Był, jak podkreślam, pedagogiem z zawołania i z powołania, więc kochał swoje zajęcie. I jego wiedza o życiu była ogromna. Ja przy tej okazji, jako szczeniak, patrzyłem, słyszałem, coś zostawało w pamięci, coś zostało zakodowane, może tak bym to nazwał. W jaki sposób tradycja rodzinna ukształtowała Marka Nowakowskiego? Panie profesorze. No tutaj słyszeliśmy trochę na ten temat. Rzeczywiście no, rodzina, jak to się kiedyś mówiło, inteligencka, nauczycielska. Ojciec także kierował szkołą imienia Józefa Piłsudskiego, a sam Marek Nowakowski urodził się w roku, w którym zmarł marszałek Piłsudski. To była też jakoś, myślę, postać bliska Markowi Nowakowskiemu i wpływ na pewno, no właśnie, ta inteligencja
niemieckiej rodziny, bo to jest taki pisarz paradoksalny, bo z jednej strony uchodzący za takiego naturszczyka, budujący trochę też taką własną legendę takiego pisarza właśnie, który jest daleki od właśnie uczoności, jakiejś takiej inteligenckiego, intelektualnego wyrafinowania. Równocześnie sam osobiście się przekonałem, że autor niezwykle odczytany i też świadczą o tym jego eseje. I też no, wpływ ojca, który myślę tutaj na pewno jest taką ważną osobą w tej biografii. Być może, tak jak słuchałem, co mówił Marek Nowakowski, ten ton nauczycielski, którego z kolei nie ma w jego twórczości, taka niechęć do takiego prostego dydaktyzmu. No, zwykle też się mówi o wpływie siostry Marka Nowakowskiego, która miała związki z środowiskami akowskimi, poakowskimi. Sam Marek Nowakowski mówi, że w tej wczesnej swojej młodości, kiedy był młodym zetępowcem bardzo krótko, to właśnie też wpływ siostry i w tej tradycji był tutaj bardzo znaczący. No i rzeczywiście ten kontakt z tą przedwojenną prowincją, przedwojennymi Włochami, prowincja, ale też jeszcze skrawek niepodległej Polski. Myślę, że to jest takie doświadczenie, które pozostało Marka Nowakowskiego do także w jego twórczości, w podejmowanych tematach, ale także w takim duchu tej twórczości. A co wiemy o burzliwym okresie jego dorastania? Pan wspomniał o tym, że przez krótki czas, w czasach stalinowskich, był zetępowcem. No tak, sam Marek Nowakowski pod koniec życia wracał do tego doświadczenia, też chyba chcąc pokazać korzenie trochę swojego myślenia o świecie i drogi, którą podążał do literatury. No jak spora część jego generacji jest rzeczywiście pomiędzy 15-18 rokiem życia zafascynowany komunizmem, jest członkiem Związku Młodzieży Polskiej, a więc komunistycznej organizacji. Pracuje tak, nie konformizm, tylko autentyczna fascynacja. No tak się wydaje, to znaczy oczywiście to trudno porównywać z działalnością, nie wiem, Konwickiego, Brandysa czy Szymborskiego. Oczywiście on jest wtedy młodym chłopcem, nie pisze jeszcze, a przynajmniej nie drukuje swoich tekstów, ale rzeczywiście jako zetępowiec pracuje etatowo na lotnisku Okęcie i dochodzi do próby zwerbowania go jako po prostu donosiciela i tutaj odzywa się w Marku Nowakowskim właśnie ta lekcja wyniesiona z podwarszawskich Włoch, lekcja ojca, lekcja dwudziestolecia międzywojennego, ale także lekcja no, tego środowiska, które nazywane było czasem potem marginesem społecznym, te mieszkańców właśnie tego świata, z którymi się spotykał i kodeksu, który okazywał się nie do pogodzenia, kodeksu moralnego, no właśnie z tym, do czego jakby pchał go komunizm. Ale z jednej strony mówi pan o kodeksie moralnym, a z drugiej strony przecież Marek Nowakowski jako młody człowiek wylądował w więzieniu i półświatek, ten podwarszawski półświatek go fascynował. No tak. Jak to pogodzić ze sobą? No, fascynował go, no, ja to tłumaczę i zwykle tak się to tłumaczy, jeszcze ten półświatek warszawski, no, z jednej strony fascynował swoją egzotyką na tle szarzyżny PRL-owskiej. Fascynował też jednak wyrazistym kodeksem moralnym, takim kodeksem, w którym zło i dobro jednak jakoś były wyraźne, ale także gdzie pewne zachowania, jak na przykład właśnie donosicielstwo były stanowczo potępiane, co w tej sferze oficjalnej już było rozmyte, zatarte. Więc to był jakiś taki świat, który tego młodego chłopaka pociągał, także świat przygody. No, ja jestem dużo młodszy, o 30 lat później się urodziłem od Marka Nowakowskiego, ale no, pamiętam to doświadczenie byle jakości szarzyzny PRL-owskiej i wyobrażam sobie, że dla chłopaka właśnie w latach stalinowskich no to doświadczenie tego półświatka, prawda, no było doświadczeniem egzotyki, ale także jakiegoś świata właśnie tych rycerzy nocy, prawda, księciów nocy, jak później ich nazwie Marek Nowakowski, no i także świata właśnie przygody, czegoś, czego nie mógł znaleźć w tym życiu oficjalnym, które poznał jednak właśnie w tej krótkiej karierze zetępowca. Nowakowski studiuje przez kilka lat prawo. Dlaczego nie skończył tych studiów? Czy coś wiemy o tym? Myślę, że to
to był także efekt jakiejś tam właśnie decyzji egzystencjalnej, to znaczy zostaję pisarzem, prawo mnie nie interesuje też. Przypomnijmy, prawnikiem był Czesław Miłosz, Witold Gombrowicz, dokładnie, także to ma długą tradycję. To jest droga wielu pisarzy, ale też, no właśnie, chyba Marek Nowakowski się zdecydował na takie życie trochę cygana, właśnie człowieka wolnego, który nie chce i chyba on nigdy nie był kimś na etacie, prawda? Nigdy nie wykonywał jakiejś pracy. Także miał dystans zawsze do rozmaitych elit, prawda? Był takim człowiekiem chodzącym swoimi drogami. Co go pchnęło do pisania? Czego szukał w pisaniu? W pisaniu. Ja myślę, że pisanie było właśnie dla niego pewnym poszukiwaniem przygody, tak jak tutaj powiedział Maciej Urbanowski. To jego spotkanie się z półświadkiem właśnie we Włochach, z tym półświadkiem jeszcze nie takim przestępczym, bo przecież to byli ludzie często, którzy byli zaangażowani w walkę z Niemcami, prawda? Jacyś ludzie, którzy kradli węgiel, akowcy, partyzanci. Później dopiero jakby to się przełożyło też na trochę taki świat złodziejski, ale to właśnie było jakieś poszukiwanie opowieści, poszukiwanie jakiegoś no właśnie życia, żywego życia wśród tego świata ruin, w którym on się wychowywał. Pamiętajmy o tym, że jednak Warszawa była w ruinach i to miasteczko, które tutaj widzieliśmy na felietonie, ono też wyglądało no bardzo źle. Te domki były biedne, jak tutaj powiedział Marek Nowakowski, Pekiny, tak? No wiadomo, o co chodzi. Wielorodzinny kwaterunek. Żyli bardzo biednie, no i w tym świecie biedy i nędzy każdemu młodemu człowiekowi jawiła się jakaś feria, poszukiwał jakichś barw, przygody, czegoś, co pociągnęłoby go gdzieś dalej. Ja myślę, że tutaj też, jak zresztą on sam kiedyś pisał o tym w tej książce pod tytułem Dziennik podróży w przeszłość, jak on zaczynał pisać, prawda, on pisze o tym wprost, że przy stole siedzi ojciec, poprawia zeszyty z zadaniami matematycznymi, obok siedzi matka, robi to samo, tak? On też siada przy tym stole, ma zeszycik, zaczyna pisać. Tak się to zaczęło. Więc była w nim jakaś silna potrzeba, żeby może jakoś to przelać, może te swoje przygody jakoś opisać. Pisanie jako sfera wolności? No też tutaj to jest ważne w Piórze. Świetna taka autobiografia literacka napisana też no już u schyłku jakby biografii Nowakowskiego, no też jakby tutaj akcentuje tę rolę literatury jako takiego miejsca, w którym można być wolnym. Wolnym w sensie ucieczki od pewnego świata, ale wolnym w sensie mówienia o tym świecie, tego, co się o nim myśli, jak się go widzi. Jest tam taki cytat, że pióro bywa jak miecz, prawda? Też to jest takie narzędzie, można powiedzieć, walki, prawda? Obrony przed światem, a równocześnie no właśnie, miecz kojarzy się z przygodą także, z tym etosem, znowu wrócę do tego słowa, rycerskim i oczywiście to był jakby przedłużenie, można powiedzieć, tej egzystencji czy konsekwencji, którą Nowakowski wybiera gdzieś na początku lat 50. W jakich okolicznościach debiutuje? To jest rok 57. Tak. To jest opowiadanie kwadratowe, które publikuje w Nowej Kulturze. No już i wszystko odwilży. Jest tutaj ważne, to znaczy rok 57, a więc Nowakowski debiutuje już w trakcie, czy właśnie u schyłku odwilży, w tym momencie, kiedy literatura polska jednak już się wyzwoliła z tego, co nazywano lakiernictwem, prawda, z socrealizmu. Ważne jest, że to jest opowiadanie, bo to od razu on jakby wybiera tę formę, w której będzie rzeczywiście mistrzem, któremu mało kto dorówna. No i też to opowiadanie jest od razu portretem, bo sam tytuł tutaj kwadratowy to jest właśnie więzień, to jest postać z owego półświadka i takie opowiadanie, które od razu jakby stawia sobie za cel opisanie pewnego człowieka, uchwycenie jego jednostkowości, ale też to właśnie jest taki człowiek, który nie jest tym właśnie bohaterem pracy socjalistycznej, to nie jest Stachanowicz, to nie jest ten porządny komunista, który był wcześniej. To jest zupełnie w ówczesnych warunkach nowy, wyzywająco nowy bohater i wyzywająco nowy sposób opisywania tego bohatera, bo Nowakowski nie pisze pod jakąś tezę, nie jest właśnie nauczycielem, nie pisze dla celów jakiegoś ogłupiania czy ideologicznego doktrynowania. W jaki sposób Nowakowski wpisuje się w pejzaż literacki tamtego czasu, właśnie okresu odwilży? Czy wiemy coś o jego przyjaźniach na przykład z literatami, o wzorach, do których się
jakoś odwoływał. No on tutaj sporo o tym pisze. No jest jedną z postaci tej formacji, która jest nazywana Pokoleniem Współczesności, od tygodnika, który wtedy wychodzi, w którym rzeczywiście... Razem z Grochowiakiem. Pojawiają się tacy pisarze jak Grochowiak, jak Bryl, czy szczególnie mu bliscy jak Andrzej Brycht. Kojarzony jest także z Markiem Chłaską. To jest pokolenie mniej więcej urodzonych właśnie w połowie lat 30. To są ci, którzy właśnie debiutują w momencie Odwilży z takim wyraźnym gestem buntu wobec socrealizmu. Grochowiak wtedy powie te słynne słowa: wolę brzydotę, jest bliżej krwiobiegu, prawda? Przyboś oburzony nazywa ich turpistami, bo oni pokazują tą jego zdaniem brzydką rzeczywistość w taki sposób też naturalistyczny, realistyczny, często właśnie w ramach estetyki brzydoty. I dla Nowakowskiego, no to on jest jakby częścią tego środowiska. Tutaj właśnie pisze o przyjaźni, która przez pewien czas go łączy z Januszem Brychtem, ale także on będzie wierny tym przyjaźniom, będzie potem jakby przypominał, czy wprowadzał do polskiej literatury zapomnianego wówczas Wojciecha Albińskiego, czy także Gierałtowski, prawda, Janusz Krasiński. To jest taka formacja rzeczywiście wybitnych poetów i prozaików, której częścią Nowakowski jest i właściwie będzie jedną z najwybitniejszych postaci tej formacji. Także tutaj Kazimierz Orłoś, którego słyszeliśmy, to są te postaci, z którymi los będzie go długo jakby łączył, prawda? Kiedy następuje jego debiut książkowy? Marek Nowakowski pierwszą swoją książkę wydaje w 1958 roku. To jest tom Ten stary złodziej, w którym między innymi jest zawarte opowiadanie Kwadratowy i szereg jeszcze innych świetnych utworów, które dzisiaj czyta się w zasadzie jakby były pisane nie w latach 50. w końcówce, tylko niedawno, dwa tygodnie temu, bo ten język zupełnie się nie zestarzał. No i cóż, no świetny debiut. Trzeba powiedzieć, że dzięki temu, tej książce on zyskał, można powiedzieć, rozgłos w świecie literackim. Bardzo cenił go Iwaszkiewicz, cenił go bardzo Wilhelm Mach, również znany wówczas i taki wpływowy prozaik. I on jakby dzięki tej książce znalazł się w tak zwanym obiegu literackim, związał się z twórczością prowadzoną przez wówczas Jarosława Iwaszkiewicza, drukował tam przez szereg lat. To właściwie można powiedzieć, że ta książka potwierdziła słuszność jego wyboru, tego, który zaczął przy tym stole rodzinnym. No i jakby potem ta kariera toczyła się już w rozmaity sposób, prawda? No niemniej ten debiut był bardzo, bardzo ważny. Ja sprawdziłem jeszcze, jak mogę się wtrącić, że kto pisał wówczas, jak pisano. Znaczy ten pierwszy tom, czyli Ten stary złodziej, opisywał na przykład Henryk Bereza i tytułował swój tekst właśnie Królestwo Sprawiedliwości. Sławomir Błaut, fanatyk obserwacji. To od razu takie formuły, które dosyć trafnie opisywały specyfikę tej prozy, czy pisano o nim nawet w londyńskich wiadomościach, więc także emigracja zauważyła Marka Nowakowskiego, ale wkrótce ukazuje się Benek Kwiaciarz i na przykład Włodzimierz Maciąg pisze taki daje tytuł, Wiech na serio, prawda? Wiech to był ten pisarz, który mówił o Warszawie w takiej konwencji trochę anegdotycznej, gawędziarskiej, ale tutaj ta warszawskość jest na serio. Ale Rozmawiajmy więc o sztuce pisania Marka Nowakowskiego. Izak Baszewicz Zinger powiedział, że pisanie to jest przede wszystkim umieć opowiadać historię, znać ludzi, ciekawie ich, z pokorą ich słuchać, interesować. Trzeba mieć autentyczne zainteresowanie, autentyczną pasję do tych historii ludzkich. Każdy człowiek jest jakąś historią, coś powie i to jest ta rozkosz próby, żeby tego człowieka napisać, opisać go. Historię, którą ci powiedział, napisać tak, żeby była dobrze napisana. O, dobrze napisana, bo tu nie trzeba spraw uznioślać, trzeba raczej skromnie traktować. Pisanie to jest dobre opowiadanie historii ludzkiej.
ten półświatek nie był dla Marka Nowakowskiego tylko źródłem wiedzy o jakichś grupach społecznych i jakby epatowaniem pewną egzotyką lokalną. Naprawdę chodziło jednak o coś innego. Marek Nowakowski znalazł indywidualny sposób na to, żeby wprowadzić alternatywną narrację wobec tej dominującej. Przecież był twórcą tworzącym w PRL-u. Nowakowski, pokazując ten świat spoza oficjalnej narracji, pokazywał nie tylko jego lokalną egzotykę, ale też pewien etos. Ten etos właśnie alternatywny wobec etosu PRL-u, bo jeśli nawet to był etos złodziejski, to jednak tam istniał pewien kodeks honorowy, którego najważniejszym przykazaniem było przykazanie niedonoszenia na innych. Trzeba zbędne słowa rugować, słowa chwasty wyrzucać. Taka praca, bym nazwał, mam tu przyjemność takiego dobrego rzemieślnika, takiego może rzemieślnika precyzyjnego, który pracuje nad małymi rzeczami, może to jest nawet trochę jubilerskie, czy szlifierz, szlifierz, to tak mi podoba się jako określenie szlifierz, diamentów. Oczywiście to nie należy tego rozumieć, że ja taki próżny, że uważam, że to, co piszę, to są diamenty. Tylko robota jest taka zbliżona, szlifowanie, żeby był blask, połysk, żeby była głębia. I to jest rozkosz takiej pracy. A też się to bierze z tego, że słowo się cholernie ostatnimi czasy, nie ostatnimi już wiele lat, jest taka dewaluacja słowa. Słowo jest takie sprostytuowane. Słowo nic nie znaczy. U nas był bełkot, komunistyczny bełkot. Teraz obserwujemy bełkot tej demokracji młodej, nowej, rodzącej się. Bełkot retoryki, słowa bez odpowiedzialności, strugi słów, strumienie słów. Po prostu płyną słowa, które są jak woda. Wspominał pan profesor o pochlebnej i trafnej recepcji wczesnych dzieł Marka Nowakowskiego, ale wśród tych głosów odbiorców zdarzały się i takie jak Jana Błońskiego z początku lat 60. I Błoński zalicza Marka Nowakowskiego do pisarzy tak zwanego małego realizmu. Ten termin, ja sobie sprawdziłem, że to generalnie jest termin, który wprowadziła krytyka marksistowska, przeciwstawiając mały, taki drobnomieszczański, mieszczański realizm temu wielkiemu realizmowi, który miał ambicje no właśnie takiego całościowego widzenia świata, ale też krytycznej, czytaj, lewicowej czy marksistowskiej jego diagnozy czy demaskacji. No i tym małym realistom, którzy zdaniem marksistów pojawiali się w literaturze, a potem krytycy trochę niekoniecznie już z tym ciężarem marksistowskim w latach 60. odnosili do ówczesnej prozy, no ci mali realiści właśnie uprawiali takie drobne formy prozatorskie, dlatego uprawiali, twierdzono, że nie mają większych ambicji poza taką reportażową rejestracją świata, że interesuje ich to, co przeciętne, zwykłe. Można powiedzieć, że byli takimi banalistami, prawda, że banał ich ciekawi, ale tak naprawdę to jest proza krótkiego oddechu i tak naprawdę skazana na szybkie uwiędnienie. No tutaj ten termin mały realizm do Nowakowskiego tyle się tylko odnosi, że on lubi tą małą formę, tak? Takie formy jak właśnie opowiadanie, jak nowela czy mikropowieść, i on tutaj jest mistrzem. Natomiast sam Nowakowski tu użył słowa mikrokosmos czy makrokosmos. Jego jakby siłą było to, że on potrafił właśnie w detalu zobaczyć całość. Czy ja miałem zawsze takie przekonanie, że poprzez ten mały obiektyw, ja widzę bardzo wiele, że miał taką zdolność kondensacji właśnie, zgęszczenia rzeczywistości, także w słowie. Rzeczywiście on był przeciwnikiem tego, co się kolokwialnie nazywa wodolejstwem, czy takim stylem kwiecistym. Był niezwykle precyzyjny, chyba też z biegiem lat coraz bardziej skondensowany, to znaczy pisał takie właśnie eliptyczne, krótkie zdania, każde zdanie było jak rzeczywiście takie uderzenie rzeźbiarza młotem w kamień.
kamień i no, z tego wyłaniał się rzeczywiście jakiś cały świat. A jeszcze jak zbierzemy tą ogromną jednak ilość tekstów, to zobaczymy rzeczywiście, że Nowakowski po pierwsze był pisarzem niezwykle pracowitym całe swoje życie, a po drugie, że te teksty składają się na taki rodzaj, w cudzysłowie, nie balzakowskiej, ale nowakowskiej komedii ludzkiej. To znaczy, że one opisały cały świat, prawda? Błoński napisał książkę Miłość jak świat, ale myślę, że można by dać taki tytuł jakiejś książce Nowakowski jak świat, bo to rzeczywiście to nie jest ten półświatek, tylko z tego półświatka widzimy świat, prawda? Cały świat. I formuła Nowakowskiego jako pisarza półświatka no mnie trochę śmieszy, a czasem oburza, bo to jest pisarz no właśnie całego świata, całości. Chciałem zadać pytanie o bohaterów Nowakowskiego, bo on często przyglądał się ludziom zdegradowanym społecznie, ekonomicznie, biologicznie nawet. Czy ta degradacja równoznaczna jest dla niego z degradacją etyczną? No przeciwnie. Ja myślę, że właśnie to, że on zajął się tymi typami, o których pan tutaj wspomniał, świadczy o tym, że widział w nich jakąś wielką wartość. I jaką? Nie tylko dla literatury, w tym sensie, żeby ich opisywać, prawda, bo opisywał rozmaite ciekawe historie związane z życiem tych bohaterów, ale widział w nich jakąś siłę, jakieś światło, które było, powiem, czymś, co przyczyło tej szarej, szaroburej, komunistycznej rzeczywistości lat 50., 60., 70., no właśnie w tych zwykłych ludziach, w zwykłym człowieku i to nie tylko człowieku współświadka. Ja tu chciałem podkreślić, że to są różne typy. Tam są i jakieś kobiety i dużo jest opowiadań, które są osadzone w polskiej wsi. Chociażby taki tom pod tytułem Gdzie jest droga Nawalny. No, Marek potrafił świetnie opisywać polską wieś, rolników, małorolnych, gospodarzy, chłopów, sołtysów i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest tylko świat, jak mówię, złodziejski, półświadka i tak dalej. No, widział w nich rzeczywiście jakąś wartość po prostu w człowieku drugim. To było dla niego punkt jakiegoś oparcia literackiego. Też oczywiście no nie jest tak, że on był takim sentymentalnym piewcą różnorodności i prostego człowieka. I unikał ostrych sądów. Dokładnie, znaczy, że no, są jego opowiadania, w których on bardzo no, brutalnie, można powiedzieć, no, diagnozuje czy demaskuje skalę no, takiej etycznej demoralizacji w PRL-u. No, nie wiem, dla mnie ważne opowiadanie, jedno z takich najważniejszych, Wesele raz jeszcze, taki przepisany Wyspiański w realiach Polski lat 70. I tam Polska pojawia... Gierkowska. Tak, tak, to jest taki, tam się pojawia motyw takiego zrobaczenia. Jedna z jego książek nosi tytuł Robaki, to takie doświadczenie też jest u niego ważne, więc on jakby pokazuje bardzo rozmaite postaci, bardzo rozmaite też, można powiedzieć, fazy takiego etycznego stosunku wobec współczesności i niepokoją go niewątpliwie no też te fenomeny właśnie takiej degradacji moralnej. Czy w tych utworach z lat 60., przełomu lat 50. i 60. jest jakiś ślad metafizyki? Jest takie ładne określenie Krzysztofa Kosińskiego, autora książki, takiej monografii zatytułowanej Wiwisekcja powszedniości albo codzienności o Marku Nowakowskim. On tam używa sformułowania rozproszona metafizyka w odniesieniu do zwłaszcza opowiadań z lat już 70., więc no, pewnie ta rozproszona metafizyka no, dotyczy tego światła, które jest w człowieku. Dotyczy też jakby takiej metafizyki, można powiedzieć, której nie ma w tym świecie, to znaczy jest to często świat taki, w którym nie ma wartości, albo te wartości zostały właśnie tak gdzieś schowane, prawda, że jakby na zasadzie pewnego kontrastu czuje się, że czegoś tutaj brakuje, tym czymś jest właśnie światło, metafizyka, jakiegoś rodzaju absolut, prawda. Wróćmy jeszcze przez chwilę do tej drogi literackiej Nowakowskiego. Padały nazwiska wybitnych krytyków, którzy pisali o Nowakowskim, zajmowali się Nowakowskim już na samym początku jego kariery. Czy Nowakowski otrzymywał jakieś nagrody literackie? Czy był doceniany w latach 60.? Tak, znaczy jedna chyba z takich ważniejszych w ogóle nagród, którą otrzymał, to była nagroda imienia
Nagroda Kościelskich, tak ona się nazywała, emigracyjna, którą otrzymał w 1968 roku. I to była nagroda przyznawana, bardzo prestiżowa. Ona była przyznawana po pierwsze przez fundację emigracyjną szwajcarską, a więc niezależną. Nie było tu żadnych jakichś takich podtekstów, prawda, że to jest nagroda za jakieś inne niż literackie osiągnięcia, a zarazem była to nagroda przyznawana dla pisarzy młodych. Nowakowski wówczas ma 33 lata, więc jest z dzisiejszej, zwłaszcza perspektywy, pisarzem bardzo jeszcze młodym czy młodym i to świadczy, że rzeczywiście został dostrzeżony, tak jak mówię, przez gremia także emigracyjne, co w przypadku PRL-owskiej literatury też miało znaczenie. I zdaje się, że właśnie na koniec lat 60. przypada współpraca, początek współpracy Marka Nowakowskiego z paryską kulturą. W jakie formy się krystalizuje ta współpraca? No, ona bezpośrednio przyczyną są zapiski, które w marcu 68 roku prowadzi Marek Nowakowski i ponieważ on już ma kontakty z Giedroyciem, bywał we Francji wcześniej, no przekazuje mu swoje teksty, które są publikowane pod pseudonimem Seweryna Kwarca i ta współpraca będzie właściwie w latach 70. kontynuowana, więc pisze teksty, które nie mogą się ukazać w kraju. Podejmuje tutaj już taki bardzo świadomy wybór, no można powiedzieć, polityczny, ideowy, no łącząc się z pismem, które oczywiście w oczach PRL-owskich urzędników i polityków no było takim, nie wiem, miejscem demonicznym, prawda, i jak najgorszym. I to też groziło konsekwencjami. Pamiętajmy, że chociażby Cat-Mackiewicz miał proces za publikowanie w prasie emigracyjnej. Tutaj Nowakowski pokazywał, no, nie po raz pewno pierwszy, ale tak mocno też taką cechę chyba swojego pisarstwa i tego charakteru, czyli odwagę, nonkonformizm, bo to właśnie, było niełatwe. Właśnie chciałem o to zapytać, chciałem skierować naszą rozmowę na tory dotyczące inspiracji artystycznych Nowakowskiego. Czy tę lekcję nonkonformizmu pisarskiego odebrał od kogoś, czy wskazuje na jakichś swoich mistrzów, od których się uczył odwagi pisarskiej i stylu? No ja myślę, że cały szereg był takich pisarzy, których Marek Nowakowski czytywał i właściwie powracał do nich przez całe życie. Jednym z takich autorów jest na pewno William Faulkner. Jego opowiadania i powieści to była duża dawka inspiracji i właściwie można powiedzieć, że był to pisarz taki wciąż odczytywany w różnych momentach, w różnych fazach życia pisarza. Piewca amerykańskiej prowincji. Piewca amerykańskiej prowincji, tak oczywiście. Drugim takim ważnym pisarzem myślę, że był Isaac Babel. To z kolei duża inspiracja, też taka wiwisekcja okrucieństwa, wojny na to. Rzeczywiście na pewno. I mistrz krótkiej formy. Formy, oczywiście, tak. Także to na pewno, w ogóle i literatura rosyjska na pewno była dla Marka Nowakowskiego ważna. Iwan Bunin, chociażby jego taka powieść Wieś, wiele razy też czytana i też opisywana przez Marka Nowakowskiego, wspominana przez Marka Nowakowskiego. Wśród Amerykanów czasem łączonego z Hemingwayem, prawda? Ale ja pamiętam, kiedyś jechałem pociągiem z Markiem Nowakowskim z Krakowa do Warszawy i on zawsze miał książkę w ręce i to jakieś nazwiska mało mi znane polecał. Raz czytał Piotra Chojnowskiego, zapomnianego dzisiaj prozaika międzywojennego, także autora znakomitych opowiadań. Wręczył mi po lekturze tę książkę jako prezent, więc tutaj tych inspiracji było sporo, ale też sekretem tej twórczości jest to, że on jakby z tych inspiracji stworzył właściwie taki swój własny język
literacki swój własny świat, bo to nie jest Bunin, to nie jest Faulkner, to nie jest polski Bunin, nie jest Tolstoj, Faulkner, prawda, ani polski Antoni Czechow, prawda, bo to jest rzeczywiście coś odrębnego i własnego. Czy możemy powiedzieć, że lata 70. otworzyły w twórczości Nowakowskiego jakiś nowy rozdział po Nagrodzie Kościelskiej? To jest oczywiście taki proces, który na poziomie biografii Nowakowskiego zaznacza się takim już bardzo wyraźnym zaangażowaniem opozycyjnym, politycznym. Ono jest widoczne w sygnowaniu przez niego rozmaitych listów protestacyjnych wobec polityki władz Polski Ludowej, poprzez wejście do redakcji niezależnego kwartalnika Zapis w 1970 roku, gdzie Nowakowski także publikuje swoje teksty. No i wreszcie Nowakowski już bardzo zdecydowanie, bardzo wyraźnie zaczyna jakby, no właśnie ten jego realizm staje się realizmem krytycznym w tym znaczeniu, że no wprost opisuje pewne niepokojące go doświadczenia współczesności. No i te książki trafiają czasem na indeks, prawda, nie są publikowane. Wesele raz jeszcze, napisane w latach 70., zostanie opublikowane dopiero na początku lat 80., więc jest też pisarzem no niecenzuralnym, nie tylko z racji swojej aktywności pozaliterackiej, ale te teksty także no, są jakby bardziej czy wyraźniej zaangażowane w taką krytyczną diagnozę tej Polski gierkowskiej, czy Polski lat 70. Polska rośnie w siłę, a ludziom żyje się dostatnie i mamy ten etap konsumpcjonizmu gierkowskiego, a Marek Nowakowski dla kontrastu pisze raczej o kryzysie. Kryzysie moralnym, czy także kryzysie duchowym? Ja myślę, że to jest powiązane jedno z drugim. Pisze o degradacji człowieka. No tak jak właśnie chociażby w Weselu, a raz jeszcze, to potem się pogłębi jeszcze w latach 80. rzeczywiście. No pisze o typach ludzkich, które właśnie, jak tutaj powiedział pan profesor, pisze o nich krytycznie. To znaczy nie jest tylko i wyłącznie piewcą osoby ludzkiej, prawda? No, ale podchodzi do tego niezwykle krytycznie. No pisze o właśnie chociażby o wyglądzie ludzi, prawda, o tych twarzach napuchniętych, czerwonych, przejedzonych, o dygnitarzach partyjnych, grubych, o twarzach oficerów Ludowego Wojska Polskiego, takich samych, zmoskalonych, prawda? To wszystko jest w tej prozie. No właśnie. Marek Nowakowski przyglądał się ludziom reżimu, ale i ludzie reżimu przyglądali się jemu, no i byli wiernymi czytelnikami jego książek. Chyba ponad 2-3 dekady trwał ten romans Służby Bezpieczeństwa z prozą Marka Nowakowskiego. Jak wyglądała ta burzliwa, miłosna, nieledwie relacja? No, wyglądała przerażająco, frapująco i bardzo ciekawie. To jest temat na osobną książeczkę, którą bardzo ciekawą, którą napisał sam Nowakowski. Kryptonim nowy, bo taki kryptonim nadała mu Służba Bezpieczeństwa, Tajemnice mojej esbeckiej teczki. I pisze, że było tych teczek 15, głównie z lat 1974-88, a więc rzeczywiście tego okresu, kiedy Nowakowski jest szczególnie już wyraźnie zaangażowany w działalność opozycyjną. No i z jednej strony poraża skala tej inwigilacji ilościowa, ilość agentów z bliskiego zupełnie otoczenia pisarza. Z drugiej strony no skala też rozmaitych mniej lub bardziej dolegliwych represji, które bezpieka i władze wobec Nowakowskiego stosowały, od zakazu druku, utrudnienie spotkań autorskich, poprzez w latach 80. wreszcie sprawę karną czy areszt. No ale też bardzo mocno się ta książka Nowakowskiego i dumnie kończy: nie zostałem rozpracowany, bo rzeczywiście no, pisarz mimo tak długiej, intensywnej inwigilacji, rozpracowywania, no,
pozostał jakby takim rzeczywiście niezależnym, niezłamanym pisarzem, co też, jak dzisiaj wiemy, w środowisku pisarzy tego okresu nie było znowu tak częstą postawą. Próbowano coś ze mną zrobić, więc miałem jakieś naciski, jakieś remedie w domu, ciągle miałem obstawę tajniaków, kosie, jakieś samochody. Byłem ważną osobą, śmiałem się nawet, ja prywatny człowiek, zawsze pojedynek z żadną grupą, właściwie nie mający żadnych związków, jakimiś siłami potężnymi, tu byłem bardzo poważnie traktowany. Moim domem, ja wtedy na długiej mieszkałem tam, w pobliżu Starego Miasta, bez przerwy, jacyś ludzie się zrywali, jak szedłem i oni za mną. To jak samochodem jechałem, to samochody jakieś za mną. To jakieś rewizje, to jakieś wezwania do Pałacu Mostowskich, to znaczy do Komendy Milicji, to do Ministerstwa na Rakowiecką. To jakieś rewizje, to jakieś groźby, że panie Marku, bo lubili funkcjonariusze panie Marku do mnie mówić. Tak jakoś konfidencjonalnie, prywatnie, że tak powiem, do mnie się zwracali. Godziłem się na tę formę, choć oni swoich imion nie podawali, nie wiedziałem, jakie ich były imiona. Tak przestrzegali, oj panie Marku, niech pan tak nie pisze, albo niech pan nie drukuje, nawet jeden liberalniejszy dużo mogę pisać, ale żeby nie drukować. Takie jak gdyby naciski pedagogiczne. Nie? Raport o stanie wojennym Marka Nowakowskiego, zbiór ostatecznie bardzo krótkich opowiadań, krótszych niż te, których wiele pisał wcześniej. I czym to się wyróżniało? No przede wszystkim tym, że to była pierwsza może taka próba, literacka próba opisu rzeczywistości po 13 grudnia, po wprowadzeniu stanu wojennego. No i wyróżniała się ta literatura także tym tytułem. Wcześniej nie tytułował opowiadań literatury, tak, że to raport. I tak sobie Marek Nowakowski właśnie wymyślił, że nazwie to raportem, który składał się z takich bardzo skondensowanych obrazków. Oczywiście on to publikował pod nazwiskiem, odważnie, no trzeba powiedzieć, ale w drugim obiegu, znaczy w podziemiu. No a treść, widać, była niesłuszna, bo miała to charakter raportu, prawdy o rzeczywistości. A prawda o rzeczywistości była, raczej irytowała władzę ludową. Tak, i treści wychowawczej byłem poddawany, i nawet ojcowskiej czasem ciepłej. Po co pan drukuje, nie może pan poczekać? Albo nawet oceniano, jest zbyt pośpieszne, to są teksty, mówią, no niech one się ucukrują, odleżą. Więc nawet ten wątek humorystyczny, ocen literackiej nie spotykał w kontaktach z resortem, czyli z MSW. Po wybuchu stanu wojennego Marek Nowakowski nie zaszywa się w mysią dziurę, jakby w dalszym ciągu wspiera podziemną Solidarność swoim pisarstwem. Raport o stanie wojennym Nowakowskiego ukazuje się w wydawnictwach podziemnych i jest taką pierwszą reakcją literacką na to, co się w Polsce wydarzyło. Co wiemy na temat recepcji tej prozy, która rozchodziła się w samizdacie i jaka była reakcja czytelników, krytyki? Ja pamiętam, że jako 16 czy 17-latek, nie potrafię dokładnie powiedzieć kiedy, ale pamiętam, że było to u mojej babci, poprzez trzaski Radia Wolna Europa słyszałem fragmenty opowiadania otwierającego raport o stanie wojennym. To były takie bardzo krótkie obrazki, scenki ukazujące właśnie Polskę po 13 grudnia. I ta proza wtedy wywarła na mnie wstrząsające wrażenie, że oto już na gorąco zostaje to wydarzenie opisane i w taki rzeczywiście wtedy miałem poczucie doskonały artystycznie sposób, taki bablowski właśnie, prawda? No właśnie, ale jaki? Scharakteryzujmy tę poetykę opowiadań z tomu Raport o stanie wojennym. No to są, tak jak mówię, takie krótkie scenki, notatki, mikroopowiadania, które są, pokazują rozmaite aspekty ówczesnej rzeczywistości w taki sposób, powiedziałbym, kronikarsko-reporterski, czy nawet filmowy. Całość wybrzmiewa bardzo taką ostrą, można powiedzieć, puentą i widzimy świat jakby w jakimś sensie, ale tak to chyba było wtedy, no czarno-białe,
stanie wojny, to znaczy reżim i społeczeństwo i rozmaite też postawy pośrednie, które próbują jakby w tej wojennej sytuacji się zachować, więc znowu Nowakowski portretuje społeczeństwo w stanie wojny, pokazuje obydwie walczące strony, wyraźnie wiemy jednak, po której on stronie jest, ale z drugiej strony no, taka kronikarskość tych zapisków, nie wiem, jakoś szczególnie mocno oddziaływała i ten tom wydaje mi się, no wszedł, już jest klasyką, on był wówczas już przedrukowywany w podziemiu, był tłumaczony na języki obce, Nowakowski otrzymywał wówczas nagrody i też forma jakby właśnie taka, że to nie były rozbudowane epika, prawda, no jakoś ułatwiała krążenie tych tekstów obok wierszy Herberta, czy obok donosów Sławomira Mrożka, no to była taka najciekawsza, także artystycznie literatura stanu wojennego, także literatura w dobrym tego słowa znaczeniu obywatelska i zaangażowana. Raport o stanie wojennym to rzeczywiście były takie krótkie strzały, które to jest bardzo ważne. Marek Nowakowski drukował w podziemiu pod własnym nazwiskiem, kiedy duża liczba pisarzy wtedy używała pseudonimu, prawda, i publicystów. Tutaj pod własnym nazwiskiem, co oczywiście spotkało się też z określonymi represjami. Marek Nowakowski został w 1984 roku aresztowany i kilka miesięcy spędził w więzieniu na Rakowieckiej. W końcu na szczęście stan wojenny się skończył. Po 1989 roku nastąpił okres transformacji. Jaki miał Marek Nowakowski do tego stosunek? Jak się czuł w III RP? Jak się odnalazł w tym nowym kraju? No ja myślę, że to jest ciekawa i w jakimś sensie pouczająca historia, bo no, kochany przez wszystkich wybitny pisarz po 1989 roku nagle jakoś przestaje być tym pisarzem lubianym i nagradzanym. Może jego produktywność literacka rośnie, bo tak, on wydaje trzy książki rocznie. Nowakowski z jednej strony nie ulega takiej właśnie fascynacji tą ową transformacją, prawda, że jest oto jakiś nowy, wspaniały świat budujemy, wszystko idzie ku lepszemu, a także nie ucieka jakby od tych swoich tematów, od tych swoich obowiązków pisarza, które były dla niego tak ważne właściwie przez cały czas, czyli no, znowu portretowania, pisania o współczesności, o tej rzeczywistości, można powiedzieć, z perspektywy często zwyczajnych, prostych, powiedzmy, Polaków. A no właśnie. I te jego diagnozy tutaj dodam, no one się zderzają no, z tym hura optymizmem, bo jak czytamy Homo Polynikusa czy Psie Głowy, no to wyłania się od razu taki krytyczny, pełen niepokoju obraz III Rzeczpospolitej, kraju, który nie zrywa jakby z dziedzictwem komunistycznym, kraju, w którym no, te doświadczenia niepokojące właśnie degradacji, upadku, także losy prostych ludzi jakoś niepokoją dalej Nowakowskiego. Tutaj ta historia się nie skończyła, prawda? I to też jakoś zderza się z tym takim, można powiedzieć, urzędowym optymizmem, który panuje także w środowiskach wcześniej bliskich Markowi Nowakowskiemu i to jakby oznacza rozejście się Nowakowskiego z dużą częścią tego, co dzisiaj nazywamy mainstreamem. Ale i chyba silniej zaznacza się obecność wątków metafizycznych w tej twórczości z lat 90. Ja myślę, że tutaj jeśli chodzi o twórczość Marka z lat 90., to ważne jest to, że on jakby chciał opowiedzieć się za dobrem przeciwko złu. Nie chciał rozmywać tego, co było i jakby to było też główną przyczyną. Trochę jak Herling Grudziński, prawda? Tak, tak, dokładnie tak. Myślę, że po prostu nazwanie komunizmu złem i osób wywodzących się, czy bohaterów wywodzących się z tamtego systemu w nowej rzeczywistości, no było dla wielu znaczących osób życia literackiego nie do przyjęcia. No więc taka dość mocne opowiedzenie się za dekomunizacją było czymś, co Marka Nowakowskiego wtedy charakteryzowało i spowodowało jednak odrzucenie jego twórczości przez wiele osób, wielu jego przyjaciół wtedy.
jakby no, zdecydowało, że to już nie jest ten Marek, to już nie jest ten pisarz, to jest już ktoś inny, bo on na przykład już nie idzie właśnie z tym nurtem przemian, być może do końca nie rozumie demokracji, nie rozumie mechanizmów demokracji, tylko tkwi gdzieś tam w jakiejś tej epoce komunistycznej, prawda, nie potrafił zrozumieć doniosłości tego, co tutaj się dzieje. To jest oczywiście nieprawda. Marek doskonale to widział, rozumiał, pisał o tym, tylko ważny był dla niego właśnie ten element moralności, prawda, jakiegoś rozgraniczenia zła, które się wtedy działo i wskazania też winnych tego zła, prawda, podczas gdy okazało się, że w latach 90. tak naprawdę tych winnych nie ma. Zupełnie osobnym i ważnym nurtem twórczości Marka Nowakowskiego jest jego literatura wspomnieniowa i autobiograficzna. A dla mnie to jest też szukanie korzeni. Nasze życie jest zawsze w PRL-u, a nie tylko w PRL-u, i okupacja, i te zabory dawniej. Polskie życie było tak poszatkowane, korzenie były strasznie zrywane. Niszczono pamięć, a pamięć jest bardzo ważna. Skąd jestem, dlaczego tu jestem, co było kiedyś, co robili moi przodkowie, co robili moi starsi, dawni, znajomi. Skąd moja rodzina? Takie rzeczy. U nas to w Polsce nie istnieje. To wszystko bez pamięci jest. Między innymi to też jest taki powód, który kusi mnie. A miasto nasze, bo to powiedziałeś, pisarz miasta, ten termin mnie tak uderzył, że nasze miasto też jest bez pamięci. Warszawa, tym nieszczęsnym i nieszczęśliwym najbardziej miastem, jakie może być. Zdewastowana przez wojnę, mury zniszczone, najlepsi ludzie wymordowani. Po tym po wojnie resztka tych najlepszych dalej była poddawana presją. Bohaterem wspomnieniowej prozy Marka Nowakowskiego jest ktoś, kogo można określić mianem flanera. To jest taki miejski wędrowiec, który z chodzenia czyni sposób życia. Ale to chodzenie nie jest oczywiście bezmyślne. To chodzenie jest okazją do wspominania. Flaner obserwuje, a to, co widziane, jest dla niego generatorem wspomnień. Czyli jakby do istoty życia Flanera należy wspominanie. Stefan, a gdzie mieszkał ten nasz Jury Zieliński? A ten co? A tu na górze w tych dwóch takich oknach. To jajko miałeś. Te wszystkie wędrówki, ta cała archeologia, ona służy temu, żebyśmy mogli trochę głębiej być zanurzeni w rzeczywistości i trochę wobec tego bardziej być zakorzenionymi w Warszawie. Dlatego, że co z tego, że widzimy te same miejsca? Chodzi o to, żeby trochę więcej pamiętać, dlatego, że pamięć, wszyscy o tym wiemy, ma moc wspólnototwórczą, prawda? Jeśli chcemy się czuć warszawiakami, no to musimy mieć takie rzeczy, o których razem pamiętamy. Tu kameralna była jedno nielicznych wysepek, powiedziałbym, dawnej przeszłości, Polski międzywojennej. Przez kelnerów, przez charakter restauracji, wnętrze i przez klientów, obyczajowość gości, i klientów, tak, którzy ściągali. Tak? Czyli to było miasto. Tak jest. Miasto, jak gdyby tak, tu tak. Była tradycja Warszawy. Teraz na przykład mam dobrą taką zabawę. Nie tylko zabawę, taką swoistą rekonstrukcję opartą wyłącznie na pamięci. Piszę historię różne o ludziach, o miejscach, o wydarzeniach, które dawno temu były. Już ich nie ma, tych ludzi, tych miejsc. I tu się opieram na wskrzeszaniu czegoś, co było, a tylko jest już właściwie w mojej pamięci. I to jest ciekawa bitwa z pamięcią, ciekawa próba oparcia się wyłącznie na pamięci. No właśnie, od początku lat 90. pojawia się jakby nowy nurt twórczości Marka Nowakowskiego, ten nurt prozy wspomnieniowej. Wymieńmy te książki: Powidoki, Nekropolis, Pióro, Dziennik podróży w przeszłość. Czym się różni ten nurt od wcześniejszej twórczości prozatorskiej Nowakowskiego? Czy uchwytne są te różnice? Ja tutaj może jeszcze bym
dorzucił właśnie do tego nurtu taki bardzo ważny składnik pisania Marka Nowakowskiego, jego poczucie humoru. Tutaj widzieliśmy, w jaki on sposób opowiada o tych miejscach i o roli pamięci w jego twórczości. No ale to był człowiek o wielkiej pogodzie ducha, także te wszystkie jego wspomnienia, powidoki oparte na dawne ulice, dawne bary, starzy ludzie, którzy już odeszli, to bohaterowie nekropolis i tak dalej, byli opisywani z niezwykłą empatią i z dużą dozą humoru. No ja na przykład czasami można pęknąć ze śmiechu, tak, jeśli się czyta niektóre jego opowiadania. Także, i złagodniał trochę. Można powiedzieć, że złagodniał, bo powracał jakby też do świata swojej młodości, do lat 50. Prawda? Czerpał, chciał ocalić to, co było dla niego wtedy ważne i opisywał to no, z niezwykłą pogodą. Ale to też był chyba efekt no właśnie takiej niezgody ze współczesnością, bo można powiedzieć, że ta zmiana to jest zmiana od przejścia od jakby raportu o współczesności do wspominania przeszłości. I też taka zmiana, że Marek Nowakowski w tej wcześniejszej prozie jest jakby ukrytym tym opowiadaczem, słucha, tak jak mówił Kazimierz Orłoś swoich bohaterów. Tutaj on zaczyna jakby mówić i ujawniać się, prawda? I to jest rzeczywiście także podparte tą taką diagnozą, która jest mottem nagrody imienia Marka Nowakowskiego, nie jesteśmy znikąd. No więc, że pamięć, że zakorzenienie, że przeszłość, no to jest coś ważnego nie tylko w wymiarze jakby istnienia jednostki, czyli Marka Nowakowskiego, ale także pewnej wspólnoty, ale także miasta. Stąd też ta kapitalna formuła nekropolii, prawda, która się tutaj pojawia i ta walka z pamięcią właśnie w tych powidokach, prawda, ocalenie tej przeszłości za wszelką cenę, także no, jako diagnoza na ten współczesny, ucieczkę od przeszłości, współczesny ahistoryzm, odchodzenie od pamięci, pogardę dla korzeni z takim człowiekiem wykorzenionym, prawda, który niepokoił zawsze chyba też Marka Nowakowskiego i też zakorzenienie tych, tutaj wrócę, tych bohaterów wczesnej prozy, to silny związek ze swoim miejscem jest dla niego zawsze jakąś pozytywną cechą. Choć oczywiście, czy on jest tutaj guślarzem, no, ten romantyzm Nowakowskiego nie jest taki dosłowny i ten romantyzm jest podszyty zawsze no właśnie trochę autoironią, czy także takim lekkim humorem, ale rzeczywiście Nowakowski inaczej niż trochę od niego starszy Sławomir Mrożek, no, nie był szydercą, prawda? Albo jeżeli bywał szydercą, czy już sięgał do groteski w latach 70., no to ona zawsze nie dominowała. To był właśnie taki pisarz empatii, prawda? Czy nawet powiedziałbym miłości do świata i swoich bohaterów. Do miasta, a w topografii miasta są takie chyba dwie centralne przestrzenie. Jedną stanowi ulica, a drugą knajpa. Trudno mi nie zapytać pana, który nie tylko znał się z Markiem Nowakowskim, ale zdaje się uczestniczył w różnych wędrówkach, nie wiem czy to dobre słowo, w szwendaniu się może po prostu po Warszawie, a z drugiej strony w swojej ostatniej książce opisuje pan knajpę w jeziorze Dargin, to jedno z najważniejszych miejsc, które pan opisuje. Jaką rolę u Nowakowskiego pełnią te miejsca? Czy jest coś takiego jak antropologia knajpy i fenomenologia szwendania się po mieście? No na pewno ulica i chodzenie po ulicach to była siła, z której Marek Nowakowski czerpał właśnie jakąś inspirację do pisania. On właściwie codziennie, można powiedzieć, po paru godzinach pisania wychodził z domu i chodził po ulicach Warszawy. Chodził na spacer w różne miejsca. Nie miał jakichś tutaj swoich wyrobionych szlaków. No, jakieś miał sprawy swoje do załatwienia. Spotykał ludzi, kontaktował się z nimi, odwiedzał redakcje prasowe. Czasami zatrzymywał się właśnie gdzieś na obiad, a czasami jak zdarzyła się jakaś miła okazja czy miłe popołudnie, to rzeczywiście wstępował do jakiejś miłej knajpki i tam też spędzał sobie bardzo miło czas, niekoniecznie wzmacniając się napojami wyskokowymi. Wcale nie, to nie jest takie oczywiste. Bardzo często po prostu rozmawiał z ludźmi, rozmawiał z szatniarzami, kelnerkami. Było to wszystko bardzo, bardzo miłe
Ale knajpa jest chyba takim antysalonem, prawda? To znaczy można powiedzieć, że taką trochę przeciwieństwem, jak mamy te miejsca artystyczne, nie wiem, Międzywojnia czy jeszcze Młodej Polski, to jest kabaret, to jest kawiarnia, to jest osobny stolik, który mają skamandryci. Knajpa to jest antysalon, bo to jest miejsce niewyizolowane od rzeczywistości, to jest właśnie miejsce spotkań, w którym hierarchie się jakby mieszają, miejsce zabawy, prawda, ale takiej zabawy trochę innej, prawda? Niż tej, w tej kawiarni ziemiańskiej czy w kabarecie. No i myślę też, że to jest też taki jakby przestrzeń tych cyganów właśnie, tak, bo to myślę, że Nowakowski też trochę reprezentował taką cyganerię, nie? Takich trochę właśnie ludzi żyjących właśnie poza tymi strukturami właśnie takiego społeczeństwa ówczesnego, nazwijmy to mieszczańskiego. Tak? A jakie utwory uważają panowie za najcelniejsze, najlepsze utwory Marka Nowakowskiego? Które z nich są żywe? Stawiam to pytanie, ponieważ w przypadku twórczości tak detalicznej, tak wykorzystującej poetykę reportażu, łatwo pomyśleć, że niektóre z tych dzieł mogły się zestarzeć. Takie doświadczenie lekturowe jakiegoś wstrząsu to jest na pewno czytany w liceum zbiór opowiadań Misericordia, który pokazuje właśnie, tak to wtedy odczytałem, jakiś taki nieznany mi świat ludzi wyrzuconych, zbędnych w PRL-u, których także z powodów historycznych jakby skazano na takie nieistnienie w PRL-u. To był jakiś dla mnie taki poznawczy i estetyczny wstrząs. Drugie opowiadanie to właśnie raport o stanie wojennym, który no, pozwalał mi i zrozumieć trochę ówczesną rzeczywistość, ale też poczuć, jak literatura jest ważna dla kogoś takiego jak ja. No i czytane wreszcie już na studiach na pierwszym roku Wesele raz jeszcze, dzięki któremu stałem się chyba polonistą, bo pisałem swój pierwszy większy tekst, poczułem, że to jest o takiej literaturze chcę, nie tylko chcę czytać, ale taką chciałbym, o takiej chciałbym pisać. A dla pana, zarówno jako dla czytelnika, jak i dla pisarza, które dzieła Marka Nowakowskiego są najważniejsze? Ja bym powiedział, że dla mnie w ogóle cała twórczość Marka Nowakowskiego jest bardzo ważna i jakby ja mam to szczęście, że mogę się cały czas zanurzać w tej twórczości, wracać do poszczególnych tomów. Mam szereg ulubionych rzeczy, no mogę tutaj wymienić chociażby taki tom Karnawał i Post, który wyszedł, zdaje się, w 87 czy w 8 roku w Nowej, w Podziemiu. Ja miałem kiedyś wtedy to szczęście, że uczestniczyłem w spotkaniu autorskim, chyba pierwszym moim spotkaniu autorskim z Markiem Nowakowskim na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tam po raz pierwszy chyba go zobaczyłem, jak wygląda ten facet, którego opowiadania czytam, wypożyczam sobie książki z biblioteki, także na pewno Karnawał i Post jest dla mnie ważna książka. Warto czytać tego niezwykle oryginalnego pisarza, który poprzez pryzmat świata nieistniejącego w oficjalnym obiegu PRL-owskim, ale jak się okazuje także oficjalnej opowieści o sukcesie III Rzeczpospolitej, miał nam coś ciekawego do powiedzenia o naszej współczesności, o Polsce i o ludzkiej wolności. Bardzo panom dziękujemy i zapraszamy za tydzień.